Na spacją mijamy, tak, i uderzamy też. Wow, to jest ciekawe. Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Bone Tale. Tak, kolejny odcinek z Undertale'a. W sumie to ponownie, tak, ponownie z tej samej gierki, z tego samego fangame'u. I dzisiaj będzie bardzo ciekawie, ponieważ odkryłem kilka rzeczy. Także warto obejrzeć i warto też zostawić łapkę w górę, będę wam bardzo oczywiście za to wdzięczny. Dziękuję, no i przechodzimy do gry. I tutaj są podziękowania, ile kto wpłacił na rozwój właśnie Bone Tale'a, czyli tego fanowskiego projektu. I generalnie plus jest też taki, że my możemy, nie możemy użyć tej postaci, ale możemy sobie wziąć skin. I na przykład na Frisk mogę dać ten skin i Ink Sansa. No i tego Ink Sansa będziemy mieli, tak samo Karę będziemy mieli. Możemy też nadać Karze nawet Papyrusa jakiegoś tutaj, Disbelief Papyrusa, tak on wygląda przynajmniej. Co tu się stało? Samukai, tak, to jest Samukai z Lego Ninjago. Zauważyłem, że są też skiny takie specjalne do odblokowania. I tutaj jest naprawdę bardzo ciężko. Poza tym sam Guster, nie wiadomo. Także ciekawie, ciekawie. Czekajcie, czy tam nie ma czegoś jeszcze? Jest, Mafet, Dami. Znak zapytania, secret skin. A, musimy wbić na jakąś grupę, jakiś tutaj na 1 kwietnia. Tak, prima aprilis, także też mógłbym zmienić datę i to dostać. Moi drodzy, działa, cofnąłem się w czasie i mamy 1 stycznia, czyli nowy rok. Jeżeli ustawicie sobie datę w komputerze na 1 stycznia, na mobilnej wersji pewnie też to działa, będziecie mieli nową mapkę, odblokuje wam się po prostu mapka z okazji nowego roku, świąt. No, patrzcie, nawet słychać w tle. Tak, słychać te dzwonki. Nie wiem dlaczego, ale zawsze jestem podekscytowany. Znowu Samukai, siema, bo tutaj są różni sprzedawcy, ale znowu jest on. Mapki, czy ja mam od razu ją odblokowaną? Aktywowana, okej, fajnie, podoba mi się to. Itemki, muzyczka. Muzyczkę możemy sobie kupić jakąś jedną. Tak. I to też będziemy sprawdzali, ale teraz nie chcę na to wydawać, tak szczerze. Nie. Na to na pewno nie, nie tym razem. Skiny, coiny, dobra. I wiecie co? Czas na to, na co czekaliście, czyli kolejne skrzynki. Po to zbierałem tego golda, żeby razem z wami sobie otworzyć jakiegoś case'a. I przypominam, easy wygląda tak, medium tak, hard w ten sposób. Hard to taki horror tale, demonic to nie wiem, nie grałem w takie fangame'y. Tutaj mamy story shift, Karę, Papyrusa też mamy, disbelief chyba. W każdym razie jest tego sporo i kupmy jakoś rozsądnie, mamy 16 golda, więc dobrym byłoby kupienie hard case'a, moim zdaniem. Do tego jeszcze za 5 moglibyśmy kupić medium albo 3 razy easy. Weźmy po jednym. Zostanie 1 golda. Wiecie, nazbieram trochę expa i znowu będziemy mogli sobie otworzyć skrzynki. W każdym razie, uwaga, otwieramy. Na początek tą słabą. Uwaga, może teraz się poszczęści, bo wczoraj to była masakra. Proszę. No prawie był skin do Papyrusa, ale no dobra, dobra. Lepsze to niż nic, ostatnio mieliśmy nic. Czyżby Toriel? 5 golda. Tak, więc w sumie niczego nie dostaliśmy. Na dobrą sprawę nic nam nie wypadło. I hard case. Tutaj już mamy szansę na coś na pewno i wyszedł nam Sansik. Mamy Horror Tale Sansa. Dobra, bardzo spoko. Myślę, że nim sobie zagramy też. Możemy go teraz odblokować, ponieważ wypadł z case'a. I weźmy może ten... Weźmy hard jeszcze raz. Może wypadnie coś fajnego. Generalnie w hardzie są te... Z Horror Tale. Tak, skinki z Horror Tale. Może jakaś kość wypadnie. Uwaga. I mamy Papyrusa. Horror Tale Papyrus. Teraz trzeba będzie go kupić oczywiście, więc tego zbierania golda jest naprawdę dużo. Nie chcę czytać. Jak widzicie, prima aprilis działa, mamy jakiegoś dziwnego gościa w sklepie, którego wcześniej tutaj nie było. Nie mówiłem wam, 10 golda jeszcze zdobyłem. Dobra, i co tu panie z czapką moglibyśmy zrobić? Czemu ja w ogóle nie wydałem tego? Weźmy te 11 golda. Mamy Frisk i ją sobie aktywujemy, zagramy nią na koniec. Mamy też te mapki. Oczywiście New Year mamy. Desert, to wszystko będzie do odblokowania. Ataki, słuchajcie. Bad Time Color, możemy sobie kupić jakiś inny. I może weźmy rzeczywiście, czekajcie, mogę na dół jeszcze? Nie chcę tego. Zielony, to weźmy zielony. Aktywujmy, po prostu sprawdzimy jak to będzie wyglądało. Skiny dla kości. A blastery. A powinien się odblokować ten PP Blaster, żebym mógł kupić. Zmieniłem sobie datę, także nie wiem dlaczego tak jest.
że tego nie ma. Jak widzicie, bardzo dużo mamy tutaj rzeczy do kupienia, więc Bone Tale to jest taka gra, w którą musicie grać, bo... Znaczy, musicie, no nie musicie, no ale warto grać, bo naprawdę dużo jest do odblokowania, a nie, że pogracie chwilę i się skończy. O, i się powtórzyło. Co teraz? Dostaniemy... Rozumiem, pieniądze, tak? A, i wtedy nam się odblokuje. Jeżeli znowu dostaniemy, to pewnie teraz dostaniemy pieniądze. Jako Instance nie mogę dać sobie pluć w twarz. Ona się tutaj przemienia. Nie wiem, czy się teraz przemieni. Mógłbym ją puścić za chwilę. Puśćmy ją. Zdążymy, wiadomo. I odpychamy ją. W tym skinie jest naprawdę creepy. Oj, czas na kościach się kończy. Dawaj tu, dawaj tu. No i właśnie tego nie przewidziałem, że się czas na kościach skończy, ale to szybko możemy zrobić, tak? I ją tutaj przywołać od razu. Mamy 4 odepchnięcia, damy radę. Tak, udało się. O sposobie na blaster i rzeczywiście też się da, czyli klikamy X, najlepiej ten w bad time i później klikamy odepchnięcie i ją to bije, także tak, da się też przez blastery. I jeżeli chodzi o tą taktykę z kośćmi, to też tak, ja sobie nie spoileruję, nikogo nie oglądam, więc dlatego napisałem, że ja to wymyśliłem, w takim sensie, że odkryłem. Bo nie zamierzam sobie spoilerować gierki, także jeżeli ktoś myśli, że ktoś inny już to zrobił, no okej, no zrobił, rozumiem. Ale też mogłem na to wpaść. To tak tylko chciałem powiedzieć. Może takiego... Może Toriel weźmiemy, będziemy Toriel. I pokażę wam trzeci level. Ole, duża Toriel tu stoi. Będzie jakieś hej? Nie, nie ma hej. Czyli ona od razu tutaj atakuje. I właśnie to jest ten poziom, który jest nastawiony na szybką reakcję. I zobaczcie, i teraz się uspokoiła. My jako Toriel na totalnym luzie. Może ją odepchamy, bo znowu się przemieniła. No i w tym jest problem, że ona często się przemienia i tu uspokoić ją, no ciężko, ciężko jest. Jako kozia mama mam wiele problemów, naprawdę. A, no i widzicie, jak ona szybko atakuje. Dobra, trzeci poziom na kości. Sposobem na kości już nie jest taki prosty, ale możemy wykorzystać tutaj blastery, a później kości. Najlepiej będzie ją odepchać od razu na niebieskim i teraz tak. Puśćmy ją, dajmy na niebieskim to, odepchnijmy ją, o właśnie, jak się uda to znowu, dobra, i mamy, o kurde, ten Samuka jest naprawdę duży, ja taką małą dynią jestem biedną, dobra, odepchamy ją, teraz tu robimy sobie, okej, to tak nie działa w ten sposób, to najpierw jej wyłączymy, no nie dostała tym, co dziwne. Chodź tu, cwaniaku. Dobra, dostał Samukaj, bo w sumie to jest teraz Samukaj, a nie ona. Uderzamy jeszcze raz. Aha, i sobie to ominął. I po wybraniu Frisk mamy oczywiście, nie wiem dlaczego powiedziałem karę, już mi się to wszystko myli, bo ta Frisk zamienia się w karę i przez to mi się totalnie to wszystko myli. Mamy od początku poziomy, jeżeli gramy nową postacią. No nie, znowu on! Nie, ja muszę cofnąć te Prima Aprilis, poczekajcie, bo to tak nie może być. Okej, chyba to zrobiłem, trzeba było tylko skiny dobrze wybrać. Dobra, zobaczymy, o co chodzi, bo naprawdę nie wiem. Nie wiem, jakie mam skille w ogóle. Uwaga. W ogóle co ona tutaj powie? Pewnie nic. Dobra, mamy mieczyk. A, na co się leczymy, jak mniemam. Na spację mijamy, tak. I uderzamy też. Wow, to jest ciekawe. A co będziemy mieli na X-ie? Cięcie, dobra. Czyli mogę jej tak zadawać te cięcia i to pójdzie o wiele łatwiej. I cyk, bijemy ją. Dobra, co jeszcze robi Zetka? To po prostu nóż. Wow, to powiem wam szczerze, takie bardzo wow, bo możemy pobić tym rekordy i nie jest ciężko, w ogóle nie jest ciężko. Frisk jest naprawdę OP czempionem, chyba bardziej ją polubię niż Sansa, tak szczerze. Musi się udać, w końcu musi się udać to przejść. Spróbujmy w ten sposób, że damy od razu tu kości. Ona zaraz się ogarnie. Od razu ją bijemy. Tak, dodałem nowe skiny. Znaczy zmieniłem sobie skiny ponownie, żeby pokazać wam, jak to wygląda. Spanikowałem. No tak. Ale mam sposób, tylko po prostu spanikowałem i źle wcisnąłem. Nie wiem dlaczego, no, powinienem się uspokoić. Więc zróbmy tak, uwaga. Shift trzymamy od razu, żeby już ją odepchać na niebieskim. I teraz jako przystojny Sans czekamy na nią. Od razu ją puszczamy, żeby tutaj przyszła. Kość możemy rzucić dla pewności. No,
kurczę, ale to jest ciężkie, nie mogę. W sensie, no to jest dlatego ciężkie, że trzeba szybko się obrócić. Dobra, dwie kości i od razu ją rzucić. No wszystko trzeba się... Na wszystko trzeba się przygotować, wszystkich ataków trzeba się nauczyć. Więc generalnie odpychamy, dajemy dwie kości, bo na trzecią się nie uda. Ona już zdąży się wkurzyć. Od razu ją tu puszczamy. Będzie tutaj szybciej. A nie, teraz znowu się zmieniła w coś, ale dobra. Idziemy na niebiesko, odpychamy ją. I tutaj trzeba bardziej dynamicznie walczyć po prostu, wiecie? Jak mi się wydaje, że to tylko o to chodzi. Dobra, zmieniła się. Już myślałem, że będę musiał ją odepchać! Kurczę, no!